nie będzie uchwały nas wszystkich. Chciałbym w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych, także w imieniu księdza proboszcza, którego reprezentuję, niestety nie może tutaj być w tej chwili, gdyż jest obecnie na mszy świętej na kamerach, o godzinie 15 się zaczęła. Chciałbym przywitać wszystkich Państwa przybyłych na to spotkanie, na ten wykład i również naszego głównego gościa, pana profesora Wojciecha Polaka, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ze swojej strony. Tam ukończył szkołę średnią i zdał maturę. W 1980 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył klasą magisterską, wyróżniono następnie w konkursie zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Od 1985 roku pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, przy czym w latach 1987-88 przebywał w Sztokholmie w Szwecji, gdzie zbierał materiały do rozprawy doktorskiej. Pracę doktorską pod tytułem Polityka Rzeczpospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1613 obronił w 1994 roku. W następnych latach prowadził badania w wielu krajach europejskich i w efekcie napisał około 30 artykułów i recenzji opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach historycznych. W 2003 roku opublikował obszerną rozprawę pod tytułem Czas ludzi niepokoju. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i regionie toruńskim 13 grudnia 1981, 4 czerwiec 1989, która stała się podstawą jego habilitacji. W lutym 2006 roku otrzymał z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Od listopada 2008 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Jest kierownikiem tamtejszej katedry konfliktów politycznych. Ponadto od 1980 roku członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w lutym 1981 roku członek zarządu uczelnianego NZS UMK. W 1990 roku członek założyciel Porozumienia Centrum w Toruniu. W latach 2000-2005 wykładowca historii w Kolegium Marianów w Lublinie. Od 2007 roku redaktor naczelny wydawnictwa seryjnego pod tytułem Diecezja Toruńska w czasach komunizmu 1945-1990. W 2010 roku został kierownikiem Ośrodka Badań Naukowych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Pan profesor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Kończąc, należy dodać, że w 2010 roku pan profesor stał na czele Komitetu Wyborczego Jarosława Kaczyńskiego w Toruniu. Należy do Partii Prawo i Sprawiedliwość oraz NZSS Solidarność. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w Okręgu Toruńskim nr 5. Szanowny panie profesorze, oddaję panu głos. Szanowni Państwo,
Państwa. Będę mówił o okolicznościach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Większość z nas, sądząc po twarzach, pamięta rok 84, pamięta proces zabójcy księdza Popiełuszki z roku 85. I zapewne znacie Państwo tą wersję wydarzeń, która ustalona na śledztwie w roku 84, potwierdzona podczas procesu w 85, czy na przełomie 84 i 5 roku, właściwie obowiązuje do dnia dzisiejszego. No może pokrótce przypomnę, jaka to jest wersja. Otóż według tej wersji było czterech bezpośrednich sprawców tej zbrodni, czyli trzech oficerów służby bezpieczeństwa, Piotrowski, Pękala i Chmielewski, i ich zwierzchnik, który właściwie bezpośrednio wykonawca biegu, tylko według ustaleń śledztwa inspiratorem, pułkownik Pietruszyn, czyli cztery osoby. Według wersji oficjalnej trzech bezpośrednich wykonawców tej zbrodni czekało na księdza pod kościołem Polskich Braci Męczenników Bydgoszczy. Wiemy, że byli pod tym kościołem. Ksiądz odprawiał mszę świętą i odprawiał drogę krzyżową. Potem pojechali za księdzem wracającym już do Warszawy i w okolicach Górska zatrzymali jego samochód. Następnie księdza ogłuszyli, wrzucili do bagażnika, a jadącego z nim kierowcę Waldemara Chlostowskiego posadzili z przodu na siedzeniu. Według dalszych ustaleń Chlostowski w okolicach wsi wyskakuje z samochodu, zaś porywacze wiozą księdza na taran we Wrocławiu. Po drodze jednak ksiądz uderza w klapę bagażnika, rzuca się w tym bagażniku. Oni więc zatrzymują samochód i znęcają się nad księdzem martwentują. Pierwszy taki polski malicy jeszcze w Toruniu przy hotelu Kosmos, gdzie ksiądz nawet zdążył wyskoczyć z bagażnika i zaczął uciekać po trawniku. Potem mamy kolejne postoje już po drugiej stronie Wisły, na drodze Wrocławka, gdzie samochód był zatrzymywany, a ksiądz był bity. Potem założono mu knebel, założono mu też specjalną pętlę samoduszącą, a na jednym z ostatnich postojów także przywiązano kamienie do nóg. W końcu zawieziono na taurę i według ustaleń ze śledztwa, a raczej tego, co nie ustalono, albo żywego, albo martwego wrzucono do Wisły na Tarnię we Włocławku. Z kolei Chlostowski po swojej ucieczce dostał się do nich do ośrodku doradztwa rolnego w Przysieku i tam poprosił o wezwanie karetki pogotowej. Gdy przyjechała, uprosił z kolei kierowcy karetki, żeby zawiózł najpierw do jakiegoś kościoła znanego. Kierowca zawiózł go na plebanię do księdza Józefa Nowakowskiego, do kościoła Wielowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Nowakowski po krótkiej rozmowie, po wywiedzeniu się, co się stało od Chlostowskiego, zadzwonił na policję. Chlostowski został na milicję, wtedy jeszcze milicję obywatelską, oczywiście. Został krótko przebadany, potem zawieziony na komendę milicji przy ulicy Bydgoskiej. Proszę Państwa, odbył się później proces, no po kilku dniach zostali ujawnieni sprawcy porwania. 30 października ogłoszono, że znaleziono zwłoki księdza. Sprawcy postawiono przed sądem, zapadły wyroki od 13 do 25 lat więzienia. Władze podkreślają, że nie było tutaj żadnej inspiracji idącej z góry, że to był pomysł, wykonawstwo tylko tej czwórki bezpośrednich sprawców, właśnie trójki bezpośrednich sprawców i pułkownika Pietruszyna.
Wątpliwości dotyczące tej wersji, którą przedstawiłem, która jest właściwie uznawana do dnia dzisiejszego, pojawiały się już wtedy, już w roku 1985. Proboszczem księdza w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu był ksiądz prałat Teofil Pokucki, który parę miesięcy po zakończonym procesie wraz z przyjacielem księdza z Huty Warszawa wsiadł do samochodu i trzymając w ręce protokoły zeznań z procesu, zaczęli odtwarzać poszczególne etapy tej drogi krzyżowej księdza. Od miejsca porwania pod Górskiem aż do tam we Wrocławku. Proszę Państwa, nie mogli się zmieścić czasowo. Nie mogli się zmieścić czasowo. Według relacji tych przestępców, tych oficerów SB, to wszystko trwało około 2 godzin. To było zupełnie nie do wykonania. Przyjechali tylko 2 godziny na dodatek z tymi postojami. W końcu im się to jakoś udało. Mieli do dyspozycji Mercedesa i 140 na godzinę, za którym się razem zaczęło to pasować, ale przecież wiadomo, że porywacze księdza mieli do dyspozycji starego, zdezolowanego, dużego Fiata, który tam setkę osiągał, nie więcej. Więc od razu coś przestało tutaj pasować. Tego rodzaju wątpliwości było zresztą więcej, ale cóż, no, w latach 80. możliwości realnych zajęcia się tą sprawą było. Do sprawy zabójstwa księdza Popiełuszki wrócono już po roku 89. Zajął się nią prokurator, wtedy jeszcze z Warszawy, początkowo Andrzej Witkowski, który, proszę Państwa, miał się zajmować sprawą sprawstwa kierowniczego. Co przede wszystkim badał, na ile inspiratorami tej zbrodni byli generał Wojciech Jaruzelski, minister obrony i minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak. Tutaj Witkowski stanął przed ogromnym problemem, że cała sprawa działa się z inspiracji dwóch panów. Dzisiaj to już nie ulega właściwie żadnej wątpliwości. Natomiast znalezienie jakichś materialnych, mocnych dowodów okazało się dość trudne. Łatwiej było jeszcze w stosunku do Kiszczaka, o wiele trudniej w stosunku do generała Jaruzelskiego. Zebrane dowody w odniesieniu do Czesława Kiszczaka prokurator Witkowski uznał jednak za tak mocne, że postanowił skierować sprawę do prokuratury, żeby wszcząć oficjalne śledztwo. Wtedy nagle, proszę Państwa, cała sprawa została odebrana. Podczas rozmowy z ministrem Bachowskim z kancelarii prezydenta Wałęsy dowiedział się, że Czesław Kiszczak jest nie do ruszenia, to jest osoba chroniona, to jest sekretariusz umowy okrągłego stołu, że nie mogą tej sprawy ruszać. Samego Witkowskiego przeniesiono do Lublina. Wkrótce, proszę Państwa, jednak wkrótce, po kilku latach, sytuacja się zmieniła. Powstaje Instytut Pamięci Narodowej. Andrzej Witkowski zostaje prokuratorem IPN i ponownie zajmuje się sprawą księdza Jerzego Popiełuszki. To śledztwo prowadzi zresztą na szerszą skalę, na kilku współpracowników. Proszę Państwa, dokonuje pewnego niebywałego odkrycia. Zauważa, że te poszukiwania dotyczące inspiratorów zbrodni przynoszą niewielkie efekty, bo mówię, w tamtych czasach załatwiano wiele spraw na buzie, czyli po prostu rozkaz wydany ustnie. Ci panowie z najwyższych kręgów rządowych, partyjnych starali się najważniejsze rzeczy na piśmie nie zostawić. Stąd po latach prokurator łatwego zadania nie ma. Natomiast Witkowski zauważył jedną sprawę, że gdy zaczyna się zajmować kwestią przebiegu wypadków, wtedy właśnie 19 października 1984 roku, to nagle pojawiają się wątki, które są bardzo interesujące i które właściwie zaczynają podważać tą oficjalną wersję. Witkowski dotarł do interesujących świadków, dotarł także do akt śledztwa prowadzonego w 1984 roku, akt poszukiwań księdza. Rozmaite papiery zostały wytworzone, które z nich zresztą zostały utajnione i w ogóle potem nie były na przykład w czasie procesu
czy w czasie nawet śledztwa wyzyskiwania. Proszę Państwa, jakie to były ustawy? No przede wszystkim dotarł do rybaków. Do rybaków powiących ryby na tanie. Była taka spółdzielnia rybacka, SEF to się nazywała. Byli to rybacy, którzy łowili ryby w Wiśle. Ryby zresztą ciężko było kupić, bo to w tym czasie no, tak samo jak nie było mięsa w sklepach, to ryby dawnych też nie było, więc właściwie wtedy by się głównie zapatrywała nomenklatura partyjna tutaj z województwa. Ci rybacy mieli zwyczaj łowienia przy tanie, ponieważ przy tanie bardzo dużo ryb zawsze, ale jest zakaz łowienia ryb, nie wolno ryb łowić przy tanie. Co by łowili te ryby zazwyczaj nocą, nielegalnie. To było właściwie kłusownictwo, to co robili. I rybacy zeznali prokuratorowi Dudrowi Witkowskiemu, że na pewno ta data została ustalona z całą pewnością. W nocy 25 października łowili ryby na tanie pod Tawą we Włocławku. Gdy łowili te ryby, późno już po zmroku podjechał samochód, z którego kilku osobników wyjęło długi, podłużny pakunek przypominający zwłoki ludzkie, zanurzone, zawinięte w coś i wrzucili ten pakunek do Wisły. Po pewnym czasie zauważyli ci ludzie z samochodu, nie znali, że na dole są rybacy, kazali im więc natychmiast odpłynąć, no i to wykonali. Odpłynęli łodziami na tą wyspę, co jest obok tam, na której dzisiaj krzyż stoi. Tam był jakiś barak, który stał, gdzie mieli swoją bazę rybacką. Więc wszystko wskazuje na to, że zwłoki księdza zostały wrzucone do Wisły 6 dni później niż to ustalono, w śledztwie ustalono na procesie. No dobrze, ale no nie jest to jeszcze dowód przekonujący. Witkowskiemu udało się poczynić następne ustalenie. Bardzo ważnym ustaleniem były protokoły z czynności wykonanych przez milicjanta, który tuż po porwaniu księdza przyjechał na miejsce porwania z psem tropiącym. Tam został porzucony samochód księdza. Gdzie ksiądz siedział, było oczywiste, że on siedział po prawej stronie kierowcy. Dano więc psu do powąchania to siedzenie. Pies chwytał kierowcę. Teraz proszę Państwa, miejsce porwania, pewnie wszyscy znamy, jak stoi tam porwanie, prawda? Jeżeli pójdziemy w stronę Torunia, szosą, to po około 100 metrach mamy skrzyżowanie i w prawo biegnie szosa do kościoła w Gruzku, asfaltowa. Tam jest parking, jest skrzyżowanie obecnie, gdzie można zostawić samochód z autokar. Więc według tego protokołu pies chwytał trop, szedł wzdłuż szosy i skręcał w prawo w drogę do kościoła w Gruzku, po czym po 30 metrach trop tracił. Powtórzono to 3 razy. 3 razy pies zachował się tak samo. Wniosek jest oczywisty. Pies tracił trop w miejscu, gdzie ksiądz został wsadzony do jakiegoś samochodu. Czyli tam musiał mieć drugie auto. Ksiądz nie został wrzucony do bagażnika, ale został przeprowadzony do drugiego auta. Proszę Państwa, kolejne ustalenie parę lat później, w 2004 roku, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, przeglądając standardowo wytworzone akta poszukiwań księdza przez milicję, przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu, odnajduje w jednej z teczek różaniec. Różaniec zostaje znaleziony pod mostem w Toruniu. Most drogowy w Toruniu biegnie nie tylko na drzewo, ale także nad podmokłymi terenami po drugiej stronie rzeki. Tam jest niedaleko zamek Dybowski. Więc na łące, niedaleko mostu, zupełnie na wierzchu, na trawie, świeżo porzucony, leżą różaniec, mogą były ślady samochodu. Skąd wiemy, że to jest różaniec księdza? To na 100% nie wiemy, ale można powiedzieć, że na 90%. Tak, według opisu różaniec księdza Popiełuszki, który na pewno miał, gdy wjechał
do Torunia, do Bydgoszczy, ten urzędnik był dwukolorowy. Dwukolorowy. Był po prostu poprzecierany od czystego używania, od czystej modlitwy na różaniec. Identyczny był ten urzędnik znaleziony na trawie, więc dokładnie pasuje do opisu różańca księdza. Powstaje pytanie, w jakich okolicznościach został ten różaniec tam porzucony. Musiał być posłem pod w Toruniu, o tym posłem właściwie w czasie procesu, nie? W ogóle mało. Jeszcze jedna sprawa, żeby wjechać pod most w Toruniu, to trzeba tą eskapadę zaplanować. Nie można wjechać od tak sobie spontanicznie, zwłaszcza w ciemnościach, proszę Państwa, no bo to jest w ogóle niewykonalne. Trzeba wjechać najpierw za mostem, łamiąc przepisy ruchu, skręcić w lewo, wjechać w wąską uliczkę Dybowską, która jest ledwo widoczna w krzakach. Po przejechaniu około 100 metrów zjechać w dół pod most taką drogą pod kątem rozwartym. Też trzeba doskonale o tym wiedzieć, że tam ta droga jest. W ciemnościach trzeba też wiedzieć, że tam jest brukowana droga pod mostem, bo normalnie człowiek by się obawiał, że będzie jakiś bagno i utopi samochód, więc ten postój musiał być zaplanowany wcześniej. On nie mógł być dokonany spontanicznie. Prokurator Bydgoski zaczął badać także inne wątki spraw. No ten skok Chrostowskiego, proszę Państwa, skok Chrostowskiego, który budzi spore wątpliwości. No do dzisiaj wszyscy się zastanawiają, Chrostowski stwierdził, że samochód, z którego on wyskoczył, był zakuty w kajdanki, siedział na przednim siedzeniu. Twierdzi, że małym palcem od prawej ręki zaczepił o klamkę w drzwiach, otworzył drzwi, pchnął się ciałem i poleczył. Kajdanki pękły, gdy się turlał po szosie. Twierdzi, że szybkie samochody było od 80 do 100 km na godzinę. Proszę Państwa, ale Chrystowski nie miał żadnych obrażeń. Właściwie skok z samochodu jadącego z taką szybkością, to jeżeli ten człowiek przeżył po kilku miesiącach leżenia na ojomie, to można by powiedzieć, że miał ogromne szczęście. Próbowano zresztą odtwarzać takie skoki. Wzięto kaskadera, którego ubrano specjalny strój, kask na głowie, tam jakimiś poduszkami obłożony. I on skoczył podobnie jak Chrostowski z samochodu jadącego z szybkością 50 km na godzinę i złamał sobie rękę, proszę Państwa. Więc wydaje się to po prostu niemożliwe. Tych zresztą różnych wątpliwości dotyczących samego Chrostowskiego jest dużo więcej. Proszę Państwa, wszystkie te wątki nasunęły prokuratorowi Witkowskiemu myśl, że wypadki musiały się otoczyć trochę inaczej. Samo śledztwo prokuratora Witkowskiego miało potem swoją historię. On został po pewnym czasie odsunięty od tego śledztwa. Nawet w Instytucie Pamięci Narodowej te jego poglądy nie znalazły do końca uznania. Śledztwo zresztą toczy się dzisiaj w sposób taki dość niemrawy, mówiąc szczerze. Nie rokuje wielkich tutaj nadziei. Prokurator Witkowski główne swoje tezy przekazał w książce Wojciecha Sudzińskiego, Kto go zabił. Ta książka tak naprawdę została napisana, czy też materiały, które wszelkie dostarczył prokurator Witkowski. On był zakaz wypowiadania się w tej sprawie, więc też będzie Sudzyński wziął na siebie ostatecznie autorstwo tej książki. Wersję, którą ja Państwu przedstawię, ja troszkę modyfikuję. Ja z prokuratorem Witkowskim nie do końca się zgadzam w niektórych sprawach, chociaż to są być może te sprawy najważniejsze. No, jedna jest bardzo ważna. Kwestia, dlaczego w ogóle doszło do tego wydarzenia, dlaczego w ogóle podjęto te działania przeciwko księdzu.
Proszę Państwa, dla mnie to jest właśnie kluczowe pytanie. Po co to wszystko? To, że działań nie podjęli czterej oficerowie Służby Bezpieczeństwa, bo nie lubili księdza, taka oficjalna wersja jest, no to taką odpowiedź można włożyć między bajki. Wiadomo, że musiało to być dokonane za zgodą z inspiracją wyższych czynników patryki państwowych, czyli mówiąc wprost i Jaruzelskiego, i Kiszczaka. I teraz można sobie zadać pytanie, proszę Państwa, czy cel działania Jaruzelskiego i Kiszczaka było zamordowanie księdza? Tu dochodzimy do sprawy kluczowej. Proszę Państwa, gdyby to było celem ich działania, to można by powiedzieć, że ci ludzie byliby po prostu idiotami. No, w końcu można o nich różne rzeczy mówić, ale no, jakieś choroby umysłowe trudno im to. Proszę sobie dokładnie zdawali sprawę, jakie oburzenie spowoduje porwanie i zamordowanie księdza. I spowodowało zresztą. Moim zdaniem celem działania było porwanie i nastraszenie się tego popiełuszu. Analogicznie, jak to robiono w Toruniu, też w 1984 roku, dokonując tak zwanych porwań toruńskich. Może wielu z Państwa słyszało o tym porwaniu w 1984 roku. Specjalna utworzona tak zwana grupa operacyjna śledcza w SB toruńskim dokonała czterech porwań działaczy Solidarności. Porwano Antoniego Mężydły, jego narzeczoną Zofię Jastrzębską, Gerarda Zakrzewskiego i Piotra Chryniewicza. Połączone te porwania były ze znęcami się. Zakrzewskiego na przykład zawieziono do lasu, przykuto kajdanami do drzewa, przykładano mu pistolet do głowy, mówiąc twoje ostatnie chwile nadeszły, módl się. Mężydłę i to polewano zimną wodą, przypalano papierosami i tak dalej, można by było o tym opowiadać. Próbowano od nich wyciągnąć informacje na temat struktur konspiracyjnych w Toruniu. SB miało przecież pod tajnego współpracownika, młodego chłopaczka, który się dostał na studia i potem się związał trochę z opozycją toruńską. Ten chłopaczek opowiadał różnych bzdur, że centrum podziemia toruńskiego to jest właśnie Mężydło. Były to oczywiście informacje nieprawdziwe i oni poprzez porwania próbowali tych ludzi po pierwsze zmusić do mówienia, a po drugie wystraszyć do zaprzestania działalności podziemnej. Tych ludzi koniec będzie jednak umęczonych, zmaltretowanych, wypuszczanych. Żyły Polaków, którzy są pijani, wyrzucone na wysypisku śmieci w Grodnicy. Proszę Państwa, można więc przypuszczać, że podobne założenie było w odniesieniu do księdza. Oczywiście ten przyzor, czy ten radny, który się cieszył, te dziesiątki tysięcy ludzi, które przychodziły do kościoła na te msze, mieściły się stale często pod kościołem, ogromne tłumy, to było władzą bardzo na rękę. Władze naciskały na kościół, także na prymasa Józefa Klempa, żeby księdza potem już gdzieś przenieść, żeby załatwić sprawę. Prymas ulegał o tyle, że w końcu zaproponował księdzu wyjazd na studia do Rzymu. Trzeba jednak oddać prymasowi sprawiedliwość, że nie postawił sprawy na ostrzu noża. Po prostu jako zwierzchnik księdza po prostu dekretem nakazał, że ten wyjazd ksiądz to jako posłuszny kapłan pewnie by do Rzymu pojechał. Prymas jednak zostawił wolną rękę. Zostawił wolną rękę. Ksiądz Jerzy Popiełuszko na studia do Rzymu jechać nie chciał. Ta informacja za pośrednictwem agentury, którą ksiądz był niestety otoczony dość gęsto, bardzo szybko dotarła do służby bezpieczeństwa. Podjęto wtedy za zgodą niewątpliwie najwyższych władz partyjnych państwowych akcję, która miała księdza nakłonić do wyjazdu księdza, akcję zastraszenia. Na zasadzie porywano księdza, oczywiście nie przyznajemy, że to SB, jacyś nie znają sprawcy, porwali księdza. Ksiądz po dwóch, trzech dniach zostaje wypuszczony,
umęczony, zmaltretowany, ale jednak żywy, co się wtedy dzieje. Proszę Państwa, każdy przyjaciel się zatrudniał dużo w różnych sferach Warszawy. Mówiłby, Jurek, jedź do tego drzewa. To jest jedyna szansa dla Ciebie, bo będziemy tutaj zamówić. Oczywiście władze zaprzeczały, że to zrobiła SB czy jakieś struktury związane z władzą, ale z drugiej strony, proszę Państwa, tuż po porwaniu księdza w organizacjach partyjnych w całym kraju pojawiły się ulotki do przedmiotów partyjnych, z których wynikało, że księdza to prawdopodobnie porwała sondażę, żeby zaszkodzić rządowi Jaruzelskiego. Zauważmy, że były już przygotowane takie ulotki, które miały opinię publiczną przygotować do takiej wersji. Proszę Państwa, co może być, co może świadczyć za prawdziwością tej hipotezy? Otóż to, że pozostawiono przy życiu Krasnowskiego. Proszę Państwa, ci porywacze księdza to byli wytrawni SB-cy szkoleni na najlepszych wzorach KGB-owskich. Dla nich elementarze było to, że z świadka koronnego, najważniejszego z świadka, nigdy nie można pozostawić przy życiu. Można pozostawić żywego. Tymczasem Chrostowski jest żywy. Jeżeli zastanowimy się, to prawdopodobnie wydaje się wersja, że on nie wykonał żadnego skoku, ale raczej po prostu został wypuszczony zwyczajnie w świecie. Tutaj jeszcze dodam na marginesie, Chrostowski według oficjalnej wersji został uchwycony przez jednego ze zbytów za rękaw od marynarki, ten rękaw został SB-kowi w ręce. Ta marynarka z tym rękawem były wśród rekwizytów śledztwa. Prokurator Witkowski dał ją do badania dla specjalisty od materiału znawstwa. Ten powiedział tak, że rękaw został oberwany w ten sposób, że trzy pierwsze nity zostały nacięte ostrym narzędziem, a potem nastąpiło szarpnięcie. Bo każdy z nas przebywa na taśmę tego hermetyczną. Więc w marynarce, na marynarce nie było zresztą żadnych śladów piasku, czy tam trawy, czy powinien być tam potarć. Więc to jeszcze wskazuje na mistyfikację. Bardzo wiele wskazuje na to, że Chrystus jest to po prostu wypuszczony. Natomiast ksiądz Popiełuszko miał być w założeniu też wypuszczony po kilku dniach, jako porwany przez nieznanych sprawców. Wtedy Chrostowskiego zeznanie miało większe znaczenie. No, zeznał to samo co książę, że przeciwni osobnicy porwali się na ksiądz, też to powiedział, nikt się tam jemu nie przedstawiał, prawda? Cała koncepcja zawaliła się jednak w wyniku jednego podstawowego błędu. Mianowicie nie wzięli pod uwagę, że ksiądz Popiełuszko był słabego zdrowia, to po pierwsze, a po drugie panowie prawdopodobnie przesadzili, maltretowali księdza. I 25, jak wiele na to wskazuje, musiał nastąpić gwałtowna zapaść w stanie zdrowia księdza. Gdzie ksiądz był przez nasze dni przetrzymywany? Proszę Państwa, tego nie wiem. Tego nie wiem. Możemy tylko przypuszczać, że z tej drogi do Górska został przewieziony po prostu do tam nastąpiło przeprowadzenie go do jakiegoś innego samochodu i do jakiegoś miejsca, gdzie go trzymano. W książce Słowickiego jest hipoteza, że trzymano go w ruinach Zamku Dybowskiego. To jest niepoważne. Każdy z nas chyba był w tych ruinach Zamku Dybowskiego w Toruniu i wie, że tam naprawdę mogła gdzie człowieka przetrzymywać. No tutaj koncepcje są różne. Twierdzą, że to mogło być. Mogła być jednostka sowiecka w Toruniu. Są uparte plotki mówiące o przetrzymywaniu księdza w dowodzie wojewódzkiej milicji we Włocławku. Nie wiem, może jakiś magazyn paliw pewnie, bo są tam poplamiony jakimiś olejami. Nie wiem, proszę Państwa. W każdym razie w tym bliżej nieznanym miejscu nastąpiła zapaść zdrowia. Co tu się dzieje w tym momencie? Ksiądz Popiełuszko miał lekarkę, która zajmowała się w Warszawie. Do tej lekarki 25 wieczorem przychodzi dwóch SB-ków
I proszę Państwa, pytają się, jakie lekarstwa zażywa ksiądz. Ona wystraszona podaje mi nazwę tych lekarstw. Widać więc wyraźnie, że jeszcze próbowali ratować, próbowali się wypodawać jakieś lekarstwa. Ksiądz jednak umiera. Ksiądz jednak umiera, wtedy zostaje zapakowany samochód i zwłoki zostają wrzucone na wody na tamie we Włocławku właśnie 25. Znowu zostaje zadawano zresztą takie pytanie. No dobrze, no dlaczego na tamie we Włocławku, dlaczego nie można było na przykład zamieść zwłoki się na jakiś poligon Kołtrawska, który tam 100 km w każdą stronę się ciągnął, prawda, gigantyczny wielkości powiatu, albo większy, zakopać gdzieś na środku. Nikt by nie znalazł. No, powiem, że nikt by nie znalazł tego, co tutaj nie znalazł. To nie jest tak. Z drugiej strony rozmawiałem ze specjalistami od hydrologii, od tych spraw związanych z budownictwem wodnym. Oni twierdzą, że wrzucanie zwłok przy tamach jest typowa metoda służb specjalnych. Po prostu woda się tam tak patruje, że po dwóch tygodniach lub no, może po kilku tygodniach ze zwłok nic nie zostaje, proszę Państwa. Ulegają rozkładowi, a na dodatek w tej kipiącej wodzie chłodnącej, kręcącej się te zwłoki. Zwłoki ulegają zniszczeniu dużo szybciej i po paru tygodniach po prostu przestają istnieć. Było to być może takie standardowe działanie służby bezpieczeństwa. Proszę Państwa, ta hipoteza, jak Państwo widzicie, ma sporo mocnych punktów. Ma sporo mocnych punktów. No ale oczywiście ma też słabe punkty. Musimy więc z tymi faktami pójść trochę do przodu. Oficjalnie trwają poszukiwania księdza, prawda? Po kilku dniach są ujawnieni porywacze. Władze widzą bowiem, że oburzenie społeczne jest takie, że trzeba pójść na jakieś ustępstwo, trzeba znaleźć kilku kozłów ofiar. Poszukiwania robi się z ostentacją wręcz nadmierną. 25 października w Toruniu, proszę Państwa, szuka się księdza w parku przy Bydgoskiej. Wieczorem, po zmroku, z użyciem halogenów, helikopterów i 1000 zamówców. Proszę Państwa, no, zupełny bezsens, prawda? Po co helikoptery, halogeny, kiedy można poczekać do rana i bez trudu te 1000 zamówców sobie przeszło tyranielą przez ten park. Ale tu nie chodzi o szukanie się, to chodzi o efekt psychologiczny. Pokazać mieszkańcom, które zobaczcie, jak bardzo chcemy, jak my energicznie działamy. Robi się poszukiwania na tamie także. 26, proszę Państwa, płetworunkowie nurkują na tamie i znajdują zwłoki księdza. To już nie ulega wątpliwości. Oficjalna data to jest 30 października. Wiemy na 100%, że znaleziono 26. Prokuratorem wojewódzkim w Toruniu był wtedy prokurator Jędźmyk, do którego zadzwoniono stale z informacją, że znaleźliśmy zwłoki księdza. Proszę przysłać prokuratora do wykonania czynności. I on wysyła. Wysyła prokuratora Wiesława Merkla, ojca zresztą działacza Solidarności Jacka Merkla, który to Wiesław Merkel przyjeżdża na tamę i słyszy od dowódcy generała Wieczkiewicza, dzisiejszego komendanta głównego Policji Państwowej Ogólnopolskiej już w latach 90. Wtedy on kierował poszukiwaniami na tamie. Zresztą próbowałem dwa razy rozmawiać, nie chcę. Więc dowiaduję się od pana pułkownika, że pomyliliśmy się, nie znaleziono zwłok. Zwłok nie. Więc proszę Państwa, gdyby nie powaga sprawy, to możemy powiedzieć, że komedia. Skądinąd wiemy, że zwłoki znalezione, nie wiadomo, czy je wyjęto wtedy, czy wyjęto już co zwłoki, do tego do końca nie wiemy. Wiemy natomiast, że wykonano telefon prawdopodobnie do Kiszpaka Jankowskiego z pytaniem, czy wyjmować. Oni odpowiedzieli, że nie powodem, że był w
fakt, że gdyby wtedy wyjęto te zwłoki, to pogrzeb mógłby przypaść na 1 listopada, na Wszystkich Świętych. I wtedy dzień wolny od pracy byłby milionowy tłum. Panowie z biura politycznego się obawiali. Znaczy, nie wiedzieli, że na Wszystkich Świętych nie organizuje się pogrzebów. No ale trudno takiej wiedzy wymagać od członków biura politycznego. W każdym razie, proszę Państwa, zwłoki księdza zostały wyjęte dopiero 30 października. To są też tajemnicze okoliczności. Wódkowie później je odnaleźli, mieli motokonie wskoczyć, je wyciągnąć. Okazało się, że uczestniczyli ktoś inny. Wódk okazało się, tak przed protokołem, że to oni podpisali. Do dzisiaj ta sprawa jest do końca nierozwikłana, jest bardzo tajemnicza. Proszę Państwa, potem trwa śledztwo, jest proces, który zaczyna się w ostatnich dniach roku 84 i trwa jeszcze przez pierwsze miesiące roku 85. Proces, można powiedzieć, był jedną wielką mistyfikacją. Pułkownik był też przysłany do Torunia, jest takim głównym pełnomocnikiem, który ma ustawiać ten proces. Za dobre działanie zostaje zresztą w Kryzysie Generalnym. Kudysz działa energicznie. Skład sędziowski jest odpowiednio dobrany. Na czele stoi prezes Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, Artur Kujawa. Można powiedzieć, z najbardziej obrzydliwych postaci, jeżeli chodzi o toruński wymiar sprawiedliwości, który miał szereg zdrowych spraw politycznych już na sumieniu. Dostanie kilku sędziów do towarzystwa, może nieco bardziej przyzwoitych od niego, ale dość zastraszonych. Adwokatów dobiera się też specjalnym z terenu województwa toruńskiego. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, robi się specjalne plany mózgów dotyczące tych czterech aresztowanych funkcjonariuszy SB. To, że nie wchodził do Kroplaka na aresztu śledczego regularnie, to jest oczywiste. Mam zresztą zdanie Pietruszki, które na to wskazuje, to słynne oświadczenie, trzeba będzie posiedzieć generała Pietruszka. Powstaje jednak pytanie, dlaczego oni się w ogóle zgodzili na pełnienie roli tych panów ofiar. No bo tu, proszę Państwa, jest pewna ważna konstatacja. Jeżeli ta hipoteza prokuratora Pietruszkiego jest prawdziwa, no i mogę właśnie tutaj przyznanie, to można zadać pytanie, dlaczego oni się zgodzili z siebie. Przy takiej hipotezie oni niekoniecznie byli winni morderstwa, byli winni porwania, byli winni zbrodniczego spisku, więc to, co się dzieje, to tak by się słusznie należało, ale mordercą mógł być ktoś inny, sprawia musiał być zamieszany dużo więcej osób. Dlaczego więc ta czwórka godzi się siedzieć? Proszę Państwa, metody nacisku są, zwłaszcza, że ich rodziny były na wolności, trzeba się nie aresztować, nie mówić, można było szantażować jakąś jeszcze drobioną rodziną, a poza tym, proszę Państwa, te wyroki były drastyczne, ale zauważmy, polityka była taka, żeby tych panów wypuścić po kilku latach. Wyciągnięto zresztą w tym miejscu sprawę zabicia sierżanta Karasa w 1985 roku, gdzie grupa młodych ludzi robiąc akcję, zabierają broń milicjantom, zastrzeliła, można powiedzieć, w wyniku bardziej nieszczęśliwego wypadku niż rzeczywistej chęci zabicia sierżanta milicji. I zastosowano taką akcję częściowego ułaskawiania i zabójców księdza Mateuszy i sierżanta Karasa. Najpierw w jednych i drugich objętach jest, który uchwalono w 1986 roku. Więc w przypadku Piotrowskiego, weźmy przykład Piotrowskiego, który dostał 25 lat więzienia, w 1986 roku zrobiło się już 15 lat. W 1987 roku objęto ich znowu tą samą amnestię, proszę Państwa, bezprawnie. To potem zostało przez rząd Mazowieckiego jeszcze cofnięte. Więc Piotrowskiemu w 15 lat zrobiło się 7. W PRL-u można było wyjść po odsiedzeniu jednej trzeciej kary za dobre sprawowanie, czyli Piotrowski mógł po 3 latach właściwie wyjść z więzienia. Pozostali odpowiednio, no i Pietruszka pozostali odpowiednio. Pozostali odpowiednio szybciej. Więc nie miały być to
wyraża. To głupie, proszę Państwa. Wszystko do tego, żeby tych panów wypuścić jak najszybciej. Nikt nie mógł przewidzieć, że wypadki w Polsce potoczą się w sposób przyspieszony, że dojdzie do pewnego stanu, do przyjęcia władzy przez Solidarność. No i tu się pojawia drugie pytanie. Dlaczego w takim razie Piotrowski, który znał prawdę, być może nawet nie był bezpośrednim mordercą księdza, dlaczego siedział spokojnie aż do 2000 roku w więzieniu i nic nie mówił? Proszę Państwa, ręce SB były długie, niestety są długie jeszcze do dnia dzisiejszego. Ilość ofiar w sprawie księdza Jerzego Popiełuszki jest znacznie większa niż sam ksiądz. Tu już nie będę może wszystkich przypadków wymieniał, jest ich sporo, ale weźmy przypadek na przykład pani Małgorzaty Grabińskiej. Mecenas Grabiński był jednym z oskarżycieli poszukiwanych w procesie. W 1985 roku zostaje brutalnie zamordowana pani Małgorzata Grabińska. Przychodzi do niej do domu jakiś człowiek, mówi, że jej mąż miał sprzedać jakieś lakiery. Ona się dziwi, śmieje się, mówi, mój mąż lakiery, ale zadzwoni do męża, mąż się też śmieje, coś się facetowi pomyliło. Śmieją się. Tylko tyle, że położyli słuchawki. Chwilę potem ją zabiją. Proszę Państwa. Małgorzata Grabińska, tak się nazywała córka mecenasa Grabińskiego. Z tym, że w tym przypadku nie została zamordowana córka. Po prostu na tej samej ulicy mieszkały dwie Małgorzaty Grabińskie. I SBC się pomyliła, proszę Państwa. Zamordowała inną Małgorzatę Grabińską. Zamordowała inną Małgorzatę Grabińską, kobietę o takim samym nazwisku, mieszkającą na dodatek w pobliżu tej córki mecenas. Proszę Państwa, w 1989 roku zostaje zamordowana matka mecenasa, drugiego oskarżyciela posiłkowego mecenasa Piesiewicza, mieszkanie starsza pani. Można by się zastanowić, po co te morderstwa, po co cały szereg innych morderstw, a po co na przykład zamordowano w 1989 tych trzech księży, Zycha, Niżdzielaka i Suchowicy. Proszę Państwa, to były wyraźne sygnały do takich ludzi jak Piotrowski. Siedźcie cicho, bo dużo możemy. My dużo możemy. Rybacy, którzy udzielili zeznań prokuratorowi Witkowskiemu, ci właśnie mówiący na tamy, do dnia dzisiejszego są rękami, telefonami. Do jednego z nich, który już nie jest rybakiem, handluje barkami rzecznymi, przyszedł kiedyś człowiek, mówi, proszę pana, chciałem kupić barkę. No to on zaczyna pokazywać, ta barka, tamta barka. A po chwili mówi, wie pan co, czy to pan widział, jak wrzucali znaki księdza? A nie pan, pan się swoje rodziny. Proszę Państwa, no wyraźne sygnały wysyłane, że mają milczeć. Że mają milczeć. Trudno się więc dziwić tym ludziom skazanym w 1985 roku, że oni także milczeli. Bardziej się będą schować swoje rodziny niż po siebie sami. Wobec tych ludzi dodajmy. Podjęto akcję inwigilacji na obronę skarbu. Przede wszystkim raczej. No bo ta czwórka siedzi w więzieniu, Piotruszka, Piotrowski, Mekala, Chmielewski. Ich rodziny mogą ich odwiedzać na pewien czas. Więc proszę Państwa, Służba Bezpieczeństwa w ramach akcji Teresa Tarawa Robot zatrudnia około 50 funkcjonariuszy wyłącznie do inwigilacji rodzin tej czwórki siedzących SB-ów. Założone są podsłuchy domowe u rodzin. Podsłuchuje się podczas wizyt. Podsłuch telefoniczny, inne tam formy inwigilacji. Obawiają się, że w czasie tych wizyt ta czwórka może powiedzieć za dużo, że prawda wypłynie poza mnie więzienie. Najbardziej niepokojny okazuje się Piotruszka, którego koniec końców przynoszą do Barczewa, żeby jego żona Róża Piotruszkowa miała kłopoty w docieraniu, w przyjeżdżaniu do niego z Warszawy. Barczew jest zresztą umieszczony, zostaje w jednej celi z Józefem Szaniarskim skazany na kilka lat więzienia za współpracę z Radą Wolna Europy.
Szaniawski wspomina, że gdy przeprowadzono piątoczny koncert, od razu się rozpoznali jeden i drugi. No i po pewnym czasie Pietruszka mówił: tak, proszę pana, pan wie, kim ja jestem, ja wiem, kim pan jest. Oni nas specjalnie zabili w jednej serii, bo liczą na to, że ja pana zabiję, albo pan mnie zabije. Wtedy jednego nie będzie, a drugi będzie miał to żywocie i będą mieli z nami spokój. Musimy jakoś tutaj sobie ułożyć te stosunki w celi. Szaniawski wspomina, że musiał z nim mieszkać, zresztą, że do dnia dzisiejszego wysyłał kartkę na świecie, chociaż ta postać nie budził mnie żadnego entuzjazmu, no ale wspólny pobyt w celi pozostawiał piętno na całe życie, na całe życie. Tak właśnie obawiamy się, żeby te fakty nie wyszły. Śledztwo w sprawie księdza Jerzego Popiełuszki utknęło, jak już powiedziałem, właśnie zostało w dużym stopniu zablokowane. Uważa się oficjalnie, że te ustalenia Witkowskiego nie są do końca wiarygodne, mimo że są potwierdzane też przez dziennikarzy, na przykład jaki dziennikarz Piotr Litka z Krakowa, który bardzo rzetelnie prowadził śledztwo w sprawie księdza. I właściwie te jego ustalenia potwierdzają tylko w wielu miejscach to, co ustalił Andrzej Witkowski. Nie ma chęci do tego, żeby tą sprawą zająć się naprawdę serio. Czy coś jeszcze dzisiaj? Proszę Państwa, pomijam jeszcze jedną sprawę. Tutaj argumentów różnych za tą wersję prokuratora Witkowskiego mógłbym przytaczać dużo więcej. Tajemnicze okoliczności związane z całą sprawą także dużo więcej. No weźmy pierwsza rzecz, że komendantem wojewódzkim milicji w stanie wojennym tuż po nim był Zenon Marcinkowski, pułkownik, przeniesiony w 1983 roku do Słupska. Na jego miejsce komendantem wojewódzkim zostaje komendant ze Słupska, zresztą wybiorę tylko poruszany, pułkownik Stanisław Łukaszek. No więc Marcinkowski jest w Słupsku. Tymczasem w przeddzień polowania księdza on przyjeżdża do Przysieka i mieszka w ośrodku doradztwa rolnego w Przysieku. Znaczy to jest przypadek, może to jest przypadek, coś za dużo takich przypadków, proszę Państwa, w tej sprawie. Z tego rodzaju przypadki rozmaite można by mnożyć i mnożyć. Co można by jeszcze dzisiaj zrobić w tej sprawie? Proszę Państwa, można spróbować, ja nie mówię, że to przyniesie efekt, ale można by spróbować ustalić personalia osób, które miały jakikolwiek związek ze sprawą księdza Jerzego Popiełuszki. Tutaj śledztwo musi być prowadzone w regionie kujawsko-pomorskim. Toruń, Wrocław, Bydgoszcz. Wszystkich efektów związanych czy niezwiązanych ze sprawą. Oni mają jakąś wiedzę. Trzeba ich przesłuchać. Trzeba przesłuchać ludzi, którzy prowadzili te poszukiwania. Trzeba przesłuchać personel więzienny z tamtego czasu. Wszystkich ludzi zamieszanych proces. Proces, który był zresztą na żywo transmitowany z ratusza Czartowskiego do Warszawy. Tam w biurze politycznym siedziała ekipa analityczna, która ten proces śledziła minuta po minucie na żywo transmitowany z tego. Trzeba wszystkich tych ludzi, którzy Państwa przysłuchać. Oni będą badać, że nie kłamali. Ale niech każdy z nich powie jedno słowo za dużo. Już coś by z tego można było zbierać. W Bydgoszczy mamy świetnego prokuratora imperskiego, prokuratora Mieczysława Góry, który mówi, że tak, że on chętnie takiego śledztwa się podjął, gdyby mu to zlecone. Wystarczyła mu jakaś sekretarka, czy dwie do pomocy i samolot i mógłby to robić. Czy to by przyniosło efekt? Ja nie wiem, proszę Państwa, tego nikt na pewno nie powie. Ale byłaby to jakaś racjonalna próba jeszcze wyjaśnienia tych wszystkich spraw. Ksiądz Jerzy Popiełuszko całe życie walczył o prawdę, bo wielkim orędownikiem prawdy za tę prawdę zginął. Ja myślę, że on tak wysoko także chciałby, żebyśmy poznali prawdę dotyczącą tejże okoliczności.
okoliczności jego śmierci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to doświadczenie. Dziękujemy za inspirację do przemyśleń, ale potrzebujemy przewodników, którzy poprowadzą tę sprawę, aby rzeczywiście odkryć tę jedyną prawdę, która związana jest z całym wydarzeniem i rzeczywistością śmierci księdza Jerzego. Panie profesorze, życzymy także z całego serca, życzymy powodzenia w najbliższych wyborach do Senatu, bo wiemy, że Pan kandyduje. Życzymy i mamy nadzieję, że zasiądzie Pan w ławach senatorskich.